No hejka, witam ponownie na kanale Tom Fish, weekendowe łowienie. Dzisiaj jesteśmy, jakby powiedzieć, po prośbie Grzegorza. Grzegorz tu mi zainicjował, że można tutaj przyjechać, można połapać. A czy złapiemy, to będzie wszystko Grzegorza, jak nie złapiemy. Więc tak, dzisiaj niespodzianka, dzisiaj jesteśmy na torze regatowym, ale nie dość, że jestem tu pierwszy raz, to jestem dzisiaj oczywiście z Grzegorzem i dzisiaj jest niespodzianka, bo jestem właśnie z jego synem, Kacprem. Kacper, przywitaj się. Dzień dobry. Jest Kacper, młody wędkarz, który będzie prawdopodobnie wędkarzem, który tatuś go uczy. A tutaj widzicie starszego Kacpra. O. Hej. O. Ja jestem młodszą wersją. Witam. No. Także dzisiaj jesteśmy tutaj na fiderkach. Grzesiu łapie grunt i fiderek. Ja tradycyjnie sprężynka i fiderek. No zobaczymy. No powiem tak szczerze, że dzisiaj jestem tutaj pierwszy raz. Oczywiście byłem tam na początku toru regatowego. Kto jak to się zna, to wie, że tor regatowy się ciągnie od, jakby powiedzieć, czesko-polskie, śródzie czesko-polskie. Tu jestem pierwszy raz. Nie wiem, co tutaj się można spodziewać. Zobaczymy. Zapraszam. Tom Fish, weekendowe łowienie. Hejka. Pokażę wam gdzie jesteśmy, gdzie, o. I tu jest ten tor regatowy. O nie. Tak wygląda tor regatowy. Jakby kto co nie widział. Tak wygląda, a tutaj wygląda ten, który się wstydzi. Powitam chociaż się. No tak, i cicho to tam nie, to jest za mało. Ale fajno cieplutko się robi. No. Tylko mam nadzieję, że jakieś brania by tu powinny być, jakieś ryby. No jakieś fajne ryby. No. Ja tutaj mam siatka roz... O, mam branko. Ładne. Siedź. Jest, będzie coś. Pierwsze... Dawaj mi tutaj na wizji. Nie. Nie odkręcaj, tylko cały weź, staty. Coś pan łowi. Kochani, mam rybkę, w zielsko wlazła. No i jest coś, jest. Będzie pęk. Pani powinno. Coś jest. Tylko nie wiadomo co. Co to jest? Kochani, rybka na wizji, widzicie? Ja nie złowiłem. Ja poza wizją złowiłem. Mogę cię,
wielakiem. Nowym, tak? Nie wiem, czy nowym, czy starym. O, jest, jest, jest! Jest rybka. Ale ładna, karp chyba. Leszcz. Dobra, dziękuję. Jest leszcz. Okay. A... Dziękuję, Grzesiu. A pan Paweł mówił, że na leszczyka. A pan mówił leszcza. Kochani, coś się, Alek, ustawiłeś na słońce. Weź tak przestaw, bo... Grzesiu. O, tutaj. O, kochani, o, to macie na żywo leszczyka. Macie na żywo leszczyka. Dobra, pięknie. Tylko żeby panu nie wypadło. Będzie słabo. Mam kolejne branko na karpiówkę. Czyli kolejna. Coś będzie. Jest coś, kolejna. Kolejna ryba. Szczupak. Szczupak. O, Grzesiu. Dobierak. No już ja mogę panu pomóc. Mam ten. No, już do wody, już do wody. Tak, do wody. Nie, do wody. Jak idę o do góry. O, widzi. No do góry. O, widzi. Kolejna ryba. Chcę moją pomoc. To jest karp? Nie, leszcz. Kolejny leszcz. Tylko że większy. No. Kolejny leszczyk! A ja pomogłem. W ostatniej chwili. Duży. A ten jest trochę większy. No, a to jest... Jest trochę większy. A coś w tym zrobi? Co? Krew mu leci z buzi. Okej. Okay. Ładne rzeczy. Pan ma... Oje, duj. Także... Ha, ha, ha. Jest dobrze. Tylko u nas słabo. Tego leszcza? Okej. Okay. Dzięki, Grzesiu. Także widzieliście. Dwa leszcze na żywo. Ha, ha. Pamiątka jest. Jak pan zrobi zapis na mnie. Jak to nie ma w środku. Na tym okej, zobaczymy. No proszę. Ale odśluzował. Pod tym. Dobra, moi kochani, już jestem. Sorry za to, że mnie nie było, ale sami widzieliście, że niestety, dwa leszczyki, jeden po drugim wyciągłem. Ten pierwszy miał 33 deko. O, teraz ma Grzesiu. Grzesiu ma teraz branie. Zobaczcie. Siedzi? Grzesiu ma teraz branie, czyli się rybka ruszyła. Także, że jest dobrze. Rybka się ruszyła. Jest dobrze. W mówieniu trochę teraz ma pecha. Tak dokończę. Jeden miał 33. Dyko. Muszę odejść, bo tutaj Kasper rzuca i czasami, żeby czasami nie wziął wędki telefonu. O. Bo ja przynajmniej
No, jeden miał 33 deko, drugi miał 48 deko, niecałe pół kilo. I panowie, stara przynęta działa. Chcesz makaron, Grzesiu? I tak ma być. O, tak mogę sobie przełączać. Widzę, że raz nowa opcja. O, i tak, o. I widzicie teraz moje stanowisko. O, i to jest, tak jest git. I widzicie moje, to jest, o. A tam Grzesia widzicie, tak, o. A tam Grzesia widzicie. Coś mi się zdaje, że tutaj będziemy częściej, Grzesiu, przyjeżdżać, co? Co? Dlaczego, nie wiem. Ale zmieniamy stronę. Co? Ale zmieniamy stronę. Czemu? No bo tam są lepsze. No u ciebie też są lepsze. Ale nie łapią. Co? No mi nie łapią. No bo trzeba się skupić na łapaniu, a tak jak chodzisz, wyciągasz tu coś tam, coś tego, to tak to nigdy nie złapiesz. Widzisz, że tata już ci raz byś miał dwie rybki. Może się zapatrzył na gołębie. Gołębie mówię, na te. Co to były? Co? Nie, jamewy, takie duże. Łabędzie? Zobaczyłam cię na koleżanki. No. I byś miał drugą rybkę. Tam łowią. No tam. Ty, Grzesiu, ty z tym nowym podbierakiem? O kurde, to czyli cnoty stracił. O, widać ładnie łódkę. O. Łódki pływają. Grzesiu, coś tak nie za nie mówił. Co? Grzesiu, co się stało? Co? No co jest, Grzesiu? O co się stało? Nie powiem. No właśnie mówię. Ale co, ale jak? Nie wolno ci mi jak wolno tutaj podczas balania. To jest nazwa? Lajcik. Ale panowie, tam dalej trochę to robimy. Dalej, tam trochę, tak? Ale się cieszę, że Grzesiu ze synkiem przyszedł ze mną łowi. No i pokazaliśmy, no, jakby powiedzieć, ryby na lajfie. Jak ma dwa piękne branka na lajfie. To mi się podoba. A tak? O, widzicie, że jestem, że tu stoję. Bo tak sobie teraz nową opcję wynalazłem. I mogę sobie przełączać. Raz tu, raz tu. Także miejsca, powiem wam, że fajne. Fajne są miejsca. No tylko, żeby nie było zarośnięte. Bo jak będzie zarośnięte, to będzie kicha. A ja tak zawsze myślałem, że jest zarośnięte, dlatego tu nie przejeżdżałem. A teraz widzę, że... że fajowo jest. Że jest fajowo.
Oprócz tutaj nas, tutaj jeszcze, to jeszcze był Krzysztof z grupy Pokorowski, który na tutaj drapieżnika się zasadzał. No, mówił, że trzy okonki dostał takie małe. No i tu jeszcze chyba z dwóch było panów. Nie wiem, gdzie oni poszli, bo ich nie widać, nie wracają. Grzesiu! O, widzicie, no! Jaki uśmiechnięty, coś smutny Grzesiu się zrobił. O, mam branko. O, przełączyć kamerę? I siedzi. No, przełączyć kamerę? Tak. Okej. Okay. Dobro, to prawda. O. I siedzi następny. Dla mnie to by był dobry operator. Ja. Kolejny, no nie. O. Kolejny. Widzieliście, następny. Dziękuję, Grzegorz. Ja chyba zacznę tam mówić. Która? 11:05. Pan dalej ten zarzuca. Przyłączyć kamerę na tą? Jest przyrzucona. Jest? Widać mnie? Tak. To jest taki ten sam. Widać kamera tylko. Znaczy ten kamerę. To jest taki sam. Ryba. Zadziałać. No kurde. Z paternoster. Ona muszę wyciągnąć. Z paternoster. No widzicie, tak jakoś głupio wygląda, bo Grzesiu kupił. Odbierak i wykorzystuję go na mnie, nie na sobie. Ale ja Grzesiowi pomogę. Dobra, dziękuję Grzesiu. Gdyby nie Grzesiu, byłoby kiepsko. Bo ten to wariat był. A ładnie. Ale ładnie, nie? No. O kurde. Ale ładnie. Idzie tu. Tam. O kurde, ładna sztuka. Pięknie. Co? Pięknie w tych wybagnie. Co? Widać jak. No nie, coś małego cały czas tu się trafi.
No, moi kochani, chodź Kasper. No, moi kochani, tutaj właśnie stoję, jak wam mówiłem, z synkiem, synem Grzegorza. Może się pochwalić, co złapałeś? Złapałem... No, co to za rybka jest? Nie pamiętam, ale się nazywa. No, wzdręga. I to ładną wzdręgę dostał. Była taka mgła. Mgła była do godziny 10. Sorry, mam telefon. Czy coś mi bierze, ale nic nie bierze. No, no. Tylko Tom Fiszowi się udało złowić 4 leszcze. No, dobra wtedy, nie? Dobra, no na razie, pa, kocham. A tacie nic, a mi tylko jedno. Ale tata nie składa broni i będzie ułowił dalej. Więc tak, my tutaj jak siedzieliśmy, nie, od razu była mgła całkowicie, tak. Nie? Całkowicie tak mgła. Jak jechaliśmy, bo też. No. Normalnie jak w Anglii. Nie było wtedy brań. Nie wiedzieliśmy, gdzie ja rzucam, gdzie ja zanęcam. I nic, zero, kompletnie nic. Mgła lekka ustąpiła, Kasper ładną wzręgę dostał. I teraz odnośnie live'a, i na live'ie były akurat 3 ładne leszczyki, taki jeden prawie nie całe pół kilo, drugie po 30-40 deko. Po 3 leszczyki, tak. A ja powiedziałam, że 4. Nie, no 3. No, ale nadal łowimy, także słoneczko wyszło i... Jest dobrze. Pokażę wam, trochę się będę posiłkował live'em. Pokażę wam właśnie, bo dzięki Grzegorzowi i Kasper mi też pomógł podebrać rybę. Jedną. Także się uczy. Także uczy. Tak jak mogę powiedzieć, że tutaj jestem pierwszy raz. No mówię, już mówiłem na live'ie, mówiłem tutaj na wstępie, że jestem tutaj pierwszy raz. W ogóle my tu jesteśmy pierwszy raz. Ja jestem chyba. Tak. Pamiętam. Niedaleko tutaj mieszkam, ale jakoś tutaj mnie było nie po drodze, a dziś akurat zajechaliśmy z Grzegorzem. To oczywiście był Grzegorz pomysł. Grzegorz, dziękuję ci za ten pomysł. Ale... Powinno być chyba. Ale i moi drodzy, łowię tradycyjnie sprężynka i koszyk. Tylko że koszyk, już teraz jakby powiedzieć, odchodzę od rurek antysplątaniowych, z tego względu, że rurka antysplątaniowa wejdzie mi gdzieś w zarośla, w krzaki i nie widać tego brania. Po prostu wchodzę w system paternoster. Bez skrętki, bez niczego. Prosty, najprostszy, taki co ma też Grzesiu, paternoster. I widać, że jakieś efekty są. Dobra, łowimy dalej.
Także muszę wam powiedzieć, że teraz akurat mnie kameruje Kacper, mój nowy kamerzysta. Był właśnie z Grzegorzem zobaczyć, jak Grzegorz tam na spinning. Także próbujemy wszystko. A będzie coś się działo, to będziemy chcieli wam uwidocznić to i pokazać, jakie tu są ładne rybki. Dobra, to do później. Pięknie. Pięknie. Nagrywasz? Tak, nagrywam. I co, dało coś, Grzesiu? Nie. Nic? Trzy okonki. Tak? Teraz trochę, moi drodzy, porozmawiamy z Grzesiem, bo był Grzesiu zobaczyć za drapieżnikiem, przejść się i podobno dostał trzy małe okonki. A Grzesiu osobiście nam o tym opowie. Jakie rozmowa? Powiedz mi, Grzegorzu, byłeś za okonkiem latać, za drapieżnikiem. No. Byłem się przejść na rybki. Tak? Co powiem, trzy okonki, nie za duże i jednego śledzika szczupacza. Czyli drapieżnik tutaj jest. Tak. Czyli drapieżnik jest. Przy brzegu, ale jest. A miejsca do łowienia na spinning dobre? Bardzo ładne. Ładne, ładne, tak? Są miejsca, jakiś dam, jakieś tam, no nie wiem, zaczepy, drzewa czy coś. Są drzewa, ale no, można opanować. Można opanować. Nieźle. Dlatego się pytam, bo chcę tutaj właśnie przyjść jeszcze na pospinningować. Też się trochę za drapieżnikiem przejść. Także, że cieszę się, że tak właśnie Grzesiu zobaczył tutaj i nie ma tutaj właśnie za zaczepów. Dobra, nie masz? Nie. Zaczep nie mam życia. No, no, zaczep. No także później się z Grzesiem przejdziemy i... Tak zerwiesz. Tak zerwiesz. Tak. Hamulec przykryć się wszystkim. Dobra, bardzo. Gra. Masz jaki na swoje. Tak się łowi. Tak się łowi. Bomba. No. Branie masz? To może szczupak. A szczupak to drapieżnik? A w sumie na bogryzie. Zjada małe ryby. Uwaga, zaraz rzucę. Ale. Więcej nie robisz? Co? Więcej nie robisz? Okej, uwaga.
teraz, moi drodzy, włączę kamerę, pokażę wam, jak to się mówi. Inne osoby przeszkadzają nam w łowieniu. Widzą, że łowimy, to koło naszych stanowisk zaczynają sobie szarżować swoimi tam skuterkami. Tak, żeby był dowód. Kochani, nareszcie Grzegorzowi coś wzięło. Ale brawo, Grzesiu. Dobra, moi drodzy, my będziemy już powoli, jakby to powiedzieć, kończyć to dzisiejsze łowienie. Jakby to powiedzieć, no każdy coś dostał. Kasper złapał wzdręgę, Grzesiu, co widzieliście, okonka. I Kasper jeszcze dostał, też ma, ale małego okonka, niewymiarowego. Złapał Grzesiu też okonki na spinning i szczupaczka, ale wszystko niewymiarowe. No ja to widzieliście trochę tam lepiej dzisiaj, bo i ładne leszcze. Także ogólnie godne polecenia jest ten tor regatowy, tylko że no niestety musicie się do tego przyzwyczaić, że tutaj są motorowodniacy i rozumiecie, no nam trochę to utrudniają, bo pływają. Chociaż tak nie powinni robić. No nic, jeszcze tylko pokażę rybki, zważymy rybki, ile to tam się dzisiaj nałapało i widzimy się za tydzień, przepraszam, za dwa tygodnie, bo za tydzień mam zawody. Trzymajcie kciuki, bo Grzesiu za mnie trzyma. Ja też. Nie wygram, Grzesiu nie trzymał za mnie kciuków. Za dwa tygodnie się widzimy, będzie jeziorko, będzie bardzo głębokie jeziorko, będą piękne widoki. Także zobaczcie jeszcze, jak rybki pokażę, zważę. Także na razie, Tom Fish, weekendowe łowienie. Hejka! No. Na razie. No taki biedny dzisiaj, biedny. No ale będzie lepiej. Pod moją dłoń będzie lepiej. Dobra, hejka! Moi kochani, i teraz zważymy te moje rybuchny, nie? Duże leszczyki. To jest takie tam leszczyki. Siatka tam parę gram waży. Czekaj, przepraszam. No dalej. Dwa kilo 135. Także Tom Fish weekendowe łowienie. Hejka. No dawaj.